chcesz być chora dziewczyno? Nie, to ja już wracam do domu. Nie, weź, nie wracam. Jesteś chora psychicznie, dziecko! Hejołka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym to będę ignorować moją siostrę. Moja siostra ma 8 lat, ma na imię Martyna i w sumie z takich podstawowych informacji o niej to na tyle. Mam nadzieję, że nikomu w tym filmie nie stanie się krzywda i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jakbym chciała. Na razie moja siostra pojechała z moją mamą do galerii chyba, czy do miasta, w sumie nie wiem dokładnie, ale gdzieś tam pojechały. I ja teraz mam chwilę czasu, żeby ustawić gdzieś kamerę czy coś, bo na pewno potem wróci i zacznie mi coś mówić, czy cokolwiek. Więc mam chwilę czasu, ale wydaje mi się, że z ustawieniem kamery nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, bo w sumie na co dzień moja kamera stoi w takich różnych miejscach, typu właśnie na toaletce, czy na szafce nocnej, czy na statywie, bo ja zawsze w pokoju mam o taki piękny porządek, tutaj stoi softbox, tam jeszcze statyw i mikrofon, także to jest normalne, więc wydaje mi się, że nieważne gdzie bym postawiła kamerę, to raczej by się nie skapnęła, że nagrywam nawet jakby się skapnęła, no to jednak ja ją ignoruję, co nie, więc... Okej, także myślę, że na samym początku postawię kamerę może na toaletce, bo w sumie tu jest takie miejsce. O, tak tutaj. Ogólnie to moja mama i moja siostra wróciły już chyba z miasta. Dobra, mam nadzieję, że tak jest okej. Cześć Paula. Bawisz się ze mną, bo nie mam co robić. Wiesz co? Nie mam co robić. Więc brzydko wyglądasz, więc pomaluję cię szminkiem. Kurczę, chciałabym mieć taką pomadkę. Wiesz co? Pomaluję cię. Teraz jesteś piękna, bo nie miałaś makijażu i wyglądałaś brzydko. Może zrobię sobie selfie'aka. Ej! No Paula! Jeszcze nie skończyłam malować. Jeszcze policzki trzeba wyglądać. Drugi policzek. I brudka. Makijaż skończony. Teraz możesz sobie zrobić selfie'aka. Nie chcesz? Okej. O Jezu, coś mi skrzypnęło w tyłku. O! No właśnie, masaż ci dobrze zrobił. Ale coś... W ogóle już starość nie radość. Prawda, nie polecam 15. To naprawdę za dużo, już starość nie radość. Komu ty wszystko to polecasz? Nie wiem. Teraz ci zrobię masaż stóp. Śmierdzą, nie chcę. Śmierdzą, nie chcę. Może cię trochę pokwiekam jakimiś perfumami albo... Przynajmniej nogi nie będą ci śmierdziały. Bo jeszcze nie skończyłam masażu pośladków, więc kończę. Co mogę jeszcze porobić? No weź! Gdzieś mi się telefon zgubił. Nie wiem gdzie. Dobra, biorę tableta. Wiem, że to jest Martyna, ale... Nudne masz te gry.
Ale na masz też czas, niektóre spoko gry. Może jej na przykład usunę jakąś? Co? Usunę może jej jakąś grę, bo tam w sumie ma jakieś niepotrzebne gry ma, więc może coś tam jej usunę. Jakiegoś Minecrafta chyba, czy Mołu. Oddaj! Coś mi tutaj jakiś podmuch wiatru, czuję jakiś podmuch wiatru. Czy jakiś podmuch wiatru, kurczę? To jest tak dziwnie. Jesteś głupia! Oddaj! To mój tablet! Ojejku, jaki przypadek! Usunęłam! O, smuteczek! Mamo! Jesteś głupia! Ja naprawdę... O matko! Jaki ten podmuch wiatru jest ostry, naprawdę! Oddaj tę Fifi! A mam ochotę straszną. Uwielbiam. Oddaj! Schowam, żeby mama nie znalazła. To Fifi! Co ona mi zrobiła, lol? Wyglądam pięknie, prawda? Bardzo artystycznie. Ogólnie miałam odwór. Miałam odwrócony podgląd, żeby ona się nie skapnęła. W ogóle ona przechodziła obok tej kamery, bo to jest moja toaletka, co nie? To jest szafka od toaletki i z tej szafki wyjmowała pomadka. A kamera leży na szafce, także to też się nie skapnęła. Ale w sumie nie ma jak się skapnąć, bo ja mam podgląd i ten podgląd jest odwrócony. Ona się poskarżyła, lol. Paula, mama powiedziała, że masz iść na plac albo na dwór. Bo jak nie, to walnę cię tymi butami. Ej! Rynie taki piękny make-up, a ty tak się odwdzięczasz. Mamo! Paula, nie chcę ze mną wyjść na dwór. Paula, no wyjdź z nią trochę na dwór. Co, mamo? Wyjdź z nią... Co ty masz na twarzy? A nie wiem, w sumie jakoś tak... Jakiś chyba podmuch wiatru czy coś. Nie wiem w sumie, o co chodzi. Co ci się stało? Nie wiem. Paulina, no co ty zwariowałaś? Ale ja nie wiem, bo to się jakoś samo zrobiło. Paula, proszę cię. No to jakoś samo, ja po prostu siedziałam i to się w ogóle samo rysowało, rozumiesz to? Tak. Paulina, wyjdź z nią trochę na dwór. Z kim? Z Martyną. A przecież ona poszła gdzieś. No to weź ją i wyjdź z nią na dwór, na dół zeszła. Ale jaka Martyna? Paulina, proszę cię, nie denerwuj mnie. Ale... O co chodzi w ogóle? Szmarna se pojechała dzisiaj gdzieś. Paulina, ja cię proszę, nie denerwuj mnie, dobrze? Ale mamo! I co się nie śmiej, głupio? Ale na serio, mamo, przecież nawet nie wiem, gdzie ona jest. Co się jeszcze głupio, że nie śmiejesz? Nie śmieję się! Paulina, weź przestań głupoty takie wyrażać. Obiecałaś mi. Ale mamo! Co jeszcze się głupio śmiejesz? Nie śmieję się, głupio, po prostu śmieję się z ciebie, bo jak mówisz, że Martyna pojechała na do galerii, no to pojechała do galerii, a nie! Paulina, wiesz co, weź zmyj z twarzy, z twarzy, bo nie rób z siebie klauna. Ale klauny są fajne. Wiesz co, Paulina, proszę cię. No to co, mam wyjść sama ze sobą na dwór? Przecież Martyna się ci przerwie. Paulina, co ty gadasz głupoty jakieś, ty jesteś psychiczna? Ja? No co ty? Ja jestem tylko youtuberką. Nie denerwuj mnie, proszę cię. A ja się nie denerwuję. A ty czemu te buty tutaj się nosiłaś? O Jezu, to ja śmierdziała, ale to chyba mi w pokoju. Czemu te buty tutaj się chyba jakaś leźń w ogóle, nie wiem. Ja jestem zmęczona, położę się na chwilkę, dobra? O Jezu, jakieś pleśni, fu. W ogóle muszę chyba posprzątać w pokoju, bo jaką mam jakąś pleśń. Albo to może od Martyny z pokoju, taka jakaś pleśń. Ja może... W ogóle może dzisiaj vloga zacznę nagrywać, mam takie fajne przemyślenie, bo w sumie nie mam jakiegoś takiego
ważnego nic do robienia, mam w ogóle trochę jakoś luźno, wtedy tego nie zaszłam tak dużo, sprawdziłam, teraz mam tak luźno, to może sobie jakiegoś vlogasa nagramy? Kto wie, może coś fajnego wykminimy? Mi się to nie podoba. Te ubrania na łóżku, co one tu robią w ogóle? Co one tu w ogóle? Ja idę wywalić. No Paula! Nie trzymasz takich rzeczy na łóżku. Bo wiatru ci to zabierze! Podnieś to ładnie za chwilę! Jest jakiś naprawdę, ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje ze mną. Ja naprawdę nie wiem. Kurczę, muszę tam posprzątać, bo kurde, jakiś smród przynosi się do mojego pokoju, naprawdę. No nie, ja nie wiem. Te zabawki w ogóle, co one tu robią? W ogóle to trzeba wywalić wszystko. To w ogóle niepotrzebne jest. Jakieś małe zabawki, ja nie wiem. Ja nie wiem, co to, o co w tym chodzi. Znaczy, to jest w ogóle. Patrzcie. Paweł, teraz na serio. Hejka, wszystkim ogólnie jest jakieś 3 godziny po wcześniejszej akcji, kiedy Martyna się rozpłakała i powiem, że trochę miałam opieprz od rodziców. No bo jednak zepsułam jej domek i tak teraz mam trochę wyrzuty sumienia, ale jakby to była tylko zabawka, ale mam trochę wyrzuty sumienia, ale no jest jakieś 3 godziny po, chyba jest 18 i kontynuuję nasz challenge, wyszłam na chwilę na dwór, w ogóle jest strasznie ciepło, jest dzisiaj, już wam mówię, 9 październik, więc w sumie jak na 9 październik to jest mega spoko pogoda. No i teraz poczekam na Martynę, rozstawię sobie krzesło, może wezmę jakąś książkę, będę mi ignorować. Powiem szczerze, że teraz za bardzo nie wiem, gdzie ustawić tą kamerę, bo jednak jestem na dworze i tak trochę... No, kamera zazwyczaj na dworze nie stoi, ale tu widziałam swoje krzesło. Nie chcę mi się już rozkładać na tym krześle jakiś poduszek czy coś, ale nie wiem, boję się trochę, co z tą kamerą. Może zamknę podgląd. Może wykorzystam tę samą sytuację, co wcześniej. Kurczę, nie wiem, powiem wam. Cześć, Paula! Paula? No Paula, no dlaczego się już nie odzywasz z godziny, albo z dwie nawet? Jestem. Muszę tylko powiedzieć coś mamie. Ej, a czemu tam w ogóle kamera stoi? Paula! Chciałam wiedzieć pranka. I dlatego ciągle ukrywała tą kamerę. Wielkie dzięki, zaraz na całego palca brudnego. Mam dla ciebie lepszą rzecz. O, na ciebie ptak kupę zrobił. Trzymasz chwilę? Normalnie mega śliczna fryzurę. Mm.
Jestem... Dzień dobry. O, kogoś woda. Ups, jaki przypadek. Mama! No jakoś tak przez przypadek polałam, nawet nie wiem na kogo. Smuteczek. Ja pierdzielę, czy wy to widzicie? Ja nie mogę, a moja siostra jest chora psychicznie. Patrzcie na to, ona mi włosy umyła. Dzięki. Jezu, ja w ogóle jestem też usypiona cała. Sakra jakaś, jestem jeszcze mokra na plecach. Czemu ja się zdecydowałam nagrywać z nią ten filmik? Nie, dosyć tego. Dosyć. Dosyć. Widzisz, Tia, jak jest na dworze zimno? Czy ty chcesz być chora dziewczyno? Nie, to ja już wracam do domu. Nie, nie wracam. Jesteś chora psychicznie. Jesteś chora psychicznie, dziecko! Dobra, rozumiem, szampon. Jak ja się z tym jajkiem walnę? No to chyba challenge przegram ja. Ja, ona jest chora psychicznie. Ona jest nienormalna. Patrzcie na to. Ja wiedziałam od początku, że planujesz nagrać filmik. Czekałaś na kto będzie to sprzątał, wiesz? To jest jajko. Teraz będziesz miała całą bluzkę w tym. Ale moja bluzka jest żółta, więc pod kolor. Ale dobre. Martyna, ale teraz było serio, to szczypie. Przecież to jest tylko soczek błyskawkowy. Nie, to jest jakiś spray, wiesz jak to szczypie. Ała! Nie psikaj mi tego! Boję się, co teraz będzie z moimi włosami. Moja mama jest na mnie zła, bo mam cały balkon brudny i ubrania zresztą też, zobaczcie. Tak oto wygląda nasz balkon, jest pięknie, ja sobie jeszcze siedzę na mokrej plamie od wody, także bardzo miło. Dziękuję ci, kochana siostro, że tak super mnie sprankowałaś. To miał być prank na ciebie, będzie a nie na mnie. Bo jak za chwilę Paulinie telefon zabierzemy. Za karę, za to, co zrobiła. Ale to był tylko taki jak filmik. Szkoda, ciło, jak ale, szkoda mojej pracy. Ale to był tylko taki filmik. Więc Martynka, mamo, tato, zostaliście sprankowani. Ha, ha, ale to najbardziej ja stracę przy tym filmie. Mój telefon już nie będzie moim telefonem. Wygląda jak kuropatwa jakaś. A więc to jak się zakończymy dzisiejszy film.